Pierwsza część wyborów samorządowych za nami, druga przed nami. W niektórych miastach faworyci zdeklasowali swoich rywali. Są jednak miejsca, w których, by wyłonić prezydenta, konieczna będzie druga tura. To w naszym regionie m.in. Zabrze, Siemianowice Śląskie, Mysłowice. Co nas czeka 21 kwietnia, sprawdzała Fatima Orlińska. Kandydaci nie marnują nawet chwili. Większość z nich w blokach startowych do drugiej tury wyborów samorządowych jest już od poniedziałku, a to na co stawiają w swoich kampaniach to głównie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Ci po raz drugi za dwa tygodnie zagłosują m.in. w Zabrzu, gdzie wybierać będą pomiędzy Agnieszką Rupniewską i obecną prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik. Kandydatki w pierwszej turze zdobyły kolejno ponad 27 i 21% głosów. Obie przyznają, że dotychczasowa kampania była brudna. Dla mnie, jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy, to kampania hejtu, która w tej pierwszej turze bardzo mocno we mnie uderzała, tylko mnie wzmocniła. Największą radość czerpię ze spotkań z mieszkańcami, a od nich dostawałam bardzo dużo dobrej energii i mam nadzieję, że te ostatnie dwa tygodnie też będą obfitować w słowa wsparcia. Bardzo na to liczę, bardzo na to czekam, ale też nie ukrywam, że te spotkania z mieszkańcami niejednokrotnie są też inspiracją. Kampanii wkradają się czasami brudne obszary i to mnie najbardziej smuci, bo myślę, że każdy kandydat musi mieć swój program, każdy kandydat musi wiedzieć, co chce zaproponować mieszkańcom i to jest najważniejsze. Natomiast tak obserwujemy niestety, że dziś w politykę się wkradają właśnie jakieś takie elementy obrażania się wzajemnego. To nie jest dobre, ale myślę, że ja stawiam na meritum, ja stawiam na program, ja stawiam na zespół, z którym pracuję. O zmianach mówią również kandydaci, którzy w drugiej turze zmierzą się w Mysłowicach. Rozmawiając z mieszkańcami, stawiają przede wszystkim na przekonywanie ich, jak ważne są inwestycje. Zarówno Dorota Konieczny-Simela, kontrkandydatka obecnego prezydenta, która w pierwszej turze zyskała ponad 34% poparcia, jak i on sam, zdobywając ponad 41% głosów, wskazują na konieczność uchwalenia stabilnego budżetu. Bo to, co zrobili radni Koalicji Obywatelskiej w tym roku i w tamtym, było czymś niesamowitym. Doprowadzili do ogromnych problemów finansowych tylko i wyłącznie, żeby to wykorzystać w czasie kampanii wyborczej. Teraz trzeba ustabilizować budżet, wziąć się do roboty i ruszyć z inwestycjami, na które mamy ogromne pieniądze pozyskane. To, co przez 5 lat było robione w mieście, w tej chwili w czasie kampanii tylko troszeczkę intensyfikujemy działania. Mamy 10 radnych, to jest największy klub radnych. Po drugie, jednak osoba, której ja udzieliłam poparcia do sejmiku, czyli Aleksandra Targosz-Bernaciak, została radną sejmiku, co też jakby przekłada się na to, że jest nam trochę łatwiej dziś rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy rzeczywiście odpowiedzialni za sejmik, a sejmik to są ogromne pieniądze. Tam trafi za chwilę ponad 5 miliardów euro, które trzeba będzie jakby dywersyfikować na poszczególne gminy. Także o tym będziemy chcieli mieszkańcom mówić, o tym będziemy chcieli mieszkańców przekonywać, że rzeczywiście my mamy pomysł na to, jak te pieniądze pozyskać. O środkach unijnych podczas najbliższych 2 tygodni rozmawiać chce również Anna Zasada-Horab. Polityczna przeciwniczka prezydenta Rafała Piecha w Siemianowicach Śląskich zdobyła ponad 25% poparcia mieszkańców, zyskując 3-procentową przewagę. Zdecydowanie trzeba być z mieszkańcami, dla mieszkańców, z nimi cały czas rozmawiać. Przede wszystkim mobilizować do tego, żeby w tej drugiej turze chcieli wziąć udział, bo tutaj frekwencja będzie znacząca. Kampania moim zdaniem była bardzo taka przyjazna, zrównoważona. Myślę, że każdy z nas stawiał właśnie merytorycznie na program, chciał zaistnieć w tej kampanii. No i myślę, że wyborcy, znaczy ja jestem bardzo, jak to mówiąc, mile zaskoczona mieszkańcami, którzy potrafili bardzo rozsądnie ocenić. Prezydentów będziemy wybierać w drugiej turze w niedzielę 21 kwietnia w 60 miastach w Polsce.